Przez wiele lat ludzie mnie pytali, jaki jest najgorszy wyrok, jeżeli chodzi o jawność w Polsce. Wskazywałem na różne wyroki, które może nie były najgorsze, ale nie były szczęśliwe dla jawności. W tej chwili rzeczywiście doszliśmy do ściany. W lipcu Naczelny Sąd Administracyjny wydał moim zdaniem najgorszy wyrok w sprawie, która nie tylko dotyczyła polityki, ale dotyczyła bardzo wrażliwych rzeczy związanych z prywatnością, z tajemnicą lekarską. Wydaje mi się, że w tym roku mieliśmy taki powiew świeżości, jeżeli chodzi o polskie orzecznictwo, czyli właśnie jakby dla polskiego orzecznictwa wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w naszej sprawie dotyczący kalendarza Julii Przyłębskiej. I z taką nadzieją przyglądaliśmy się temu, co się dzieje w sądownictwie administracyjnym, że może w ważnych sprawach nastąpi refleksja i będziemy patrzyli na prawo do informacji jako rzeczywiście prawo chroniące inne prawa człowieka. Natomiast w wyroku, o którym w tej chwili mówię, czyli w wyroku dotyczącej pacjentki dr Kubisy, sprawa, która zaczęła się właśnie w Szczecinie i dotyczyła działania służb Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które zabrało dokumentację medyczną dr Kubisy, może się przydać w internecie, czego to dotyczyło. Dr Kubisa pomagała wielu pacjentkom i tak naprawdę to była sprawa moim zdaniem polityczna, czyli zabranie tej dokumentacji i poszukiwanie kwestii związanych z aborcją. I co najważniejsze, jeżeli chodzi o prawo do informacji, jedna z pacjentek zadała pytania służbom i prokuraturze, co się stało, co się działo z jej dokumentacją medyczną, kto miał do tego wgląd, jak ona była przechowywana, takie rzeczy związane z tym, że chciała wiedzieć, czy te dokumenty były bezpieczne i nie były przeglądane przez osoby, które nie mogły ich przeglądać, albo był tu duży katalog osób. Sprawa miała bardzo ważne znaczenie właśnie dla ochrony prywatności i tajemnicy lekarskiej. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał skargę pacjentki dr Kubisy i wskazał, że bezwzględnie ma prawo do wiedzy o tym, co się działo z tą dokumentacją medyczną właśnie na podstawie dostępu do informacji. Prokuratura się z tym nie zgodziła, powołując się na artykuł 156 Kodeksu Postępowania Karnego i złożyła skargę kasacyjną. Ja miałem nadzieję, że po zmianie władzy może prokuratura wycofa tę skargę kasacyjną. Tak się nie stało. Naczelny Sąd Administracyjny, właśnie powołując się na artykuł 156 Kodeksu Postępowania Karnego, wskazał, że pacjentka dr Kubisy nie miała prawa do wiedzy i nie ma prawa do wiedzy z tym, co się działo z jej dokumentacją medyczną, kto miał do tego wgląd, jak to wyglądało, co się działo z tą dokumentacją. Jest to sprawa, znaczy ten wyrok tak naprawdę Naczelnego Sądu Administracyjnego, po pierwsze moim zdaniem nie trafia w brzmienie artykułu 156 KPK, mimo że my się od wielu lat po tej zmianie, kilka lat temu wypowiadaliśmy, że takie brzmienie tego artykułu spowoduje, że duża część postępowań przygotowawczych nie będzie pod nadzorem społecznym, nic się nie dowiemy, ale moim zdaniem akurat ta sprawa tego nie dotyczyła, natomiast Naczelny Sąd Administracyjny znając, bo ten kontekst tej sprawy, bo on był przedstawiany w skargach i w pismach procesowych, podszedł bardzo formalistycznie, nieprawidłowo moim zdaniem do rozumienia artykułu 156 i tak naprawdę w ogóle nie zauważył, że w tej sprawie nie tylko chodziło o jawność czy wiedzę o tym, co się działo z tą dokumentacją, ale tak naprawdę o ochronę prywatności tych wszystkich pacjentek i prawo do ich bezpieczeństwa. Zupełnie się to nie pojawia, Naczelny Sąd Administracyjny pomija te najważniejsze wątki w tej sprawie i wracając do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zupełnie sąd nie zauważa, że prawo do informacji daje nam podstawę do debaty publicznej, również o funkcjonowaniu prokuratury czy służb, czy nadużywaniu uprawnień przez te służby. Jest to najgorszy wyrok. Znaczy, takiego wyroku się nie spodziewałem w tak ważnej sprawie tak złego wyroku i braku zrozumienia dla jawności, jeżeli chodzi o sędziów, to się jeszcze nie spotkałem. Zapraszamy też do obejrzenia naszego i posłuchania naszego kolejnego podcastu o społeczności lokalnej, o tym, że jak działać lokalnie. Jest to uczestnik naszej Szkoły Inicjatyw Strażniczych, Konrad przedstawia, jak to jest w jego społeczności, angażować ludzi, jak budować tę społeczność i też jak kontrolować ład przestrzenny. To jest bardzo ważne, że te nasze małe społeczności w wielu przypadkach to jest właśnie tego pilnowanie, animowanie społeczności i pilnowanie, żeby
władza funkcjonowała w taki sposób, żeby nie naruszać naszych życiowych interesów. Zachęcamy też do korzystania z naszych poradników na stronie informacjapubliczna.org. Tam są wzory PiS, poradniki i ścieżka dostępu. Każdy sobie może przejrzeć, w jakim jest momencie, tam zobaczyć, jakie są wzory PiS, a też pisać do nas, jeżeli nie znajdziecie wzoru PiS, porady czy odpowiedzi na wasze pytania. Piszcie do nas porady.sieciobywatelska.pl. Pomagamy w tym przed sądami. I ostatnia rzecz, nie ma wakacji od jawności. Wspierajcie nas. Są nasze cegiełki, możecie je kupić, zobaczcie, jakie są koszty naszego funkcjonowania, bo tak naprawdę jak w tej sprawie, o której mówiłem pierwszej, która jest moim zdaniem skandaliczna, pomagamy przed sądami, staramy się zapewnić profesjonalną pomoc prawną. Tej sprawy też, co jest ważne, nie odpuścimy. Na pewno będziemy namawiali pacjentkę dr Kubisy, żeby poszła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, bo to jest nie tylko naruszenie artykułu 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ale też właśnie, tak jak mówiłem, prawa do prywatności, ale to jest ważne, prawa do sądu, dlatego że jeżeli nie ma jakby skutecznego prawa do sądu po tym wyroku, jeżeli chciałaby się pacjentka, doktor Kubisy dowiedzieć, co się stało z jej dokumentacją medyczną. Wspierajcie nas, to jest bardzo ważne.